нас, товарищи! Ура! Pomimo, że bunt rosyjskiego oligarchy Jewgenija Prigożyna i jego najemniczej grupy Wagnera okazał się być wyjątkowo krótkotrwałym przedsięwzięciem, to jednak sytuacja ta pokazała ewidentnie nie rysy, ale pęknięcia na monolicie, za jaki uważane były dotychczasowe rządy Władimira Putina. I nawet pomimo tego, że jeszcze pewnie długa droga, by Rosja i świat mogły się ostatecznie od niego i jemu podobnych uwolnić, to owe bezprecedensowe wydarzenia mogą stanowić realne zagrożenie dla rosyjskiego prezydenta. Nakazuję wam zaprzestać. Wróg tylko czeka na to, żeby sytuacja w naszym państwie się pogorszyła. Powtarzam, każde wewnętrzne zamieszanie śmiertelnie zagraża naszej państwowości, nam jako narodowi. To cios w kierunku Rosji, w kierunku naszego narodu. Działania, które podejmiemy, aby chronić naszą ojczyznę przed takim zagrożeniem, będą surowe. Wszyscy ci, którzy świadomie wybrali drogę zdrady, którzy przygotowali zbrojny bunt, którzy wybrali drogę szantażu i terroryzmu, poniosą nieuniknioną karę. Odpowiedzą zarówno przed prawem, jak i przed naszym narodem. Wprawdzie kremlowski włodarz zaklinał kolejny raz rzeczywistość podczas swojego pierwszego publicznego wystąpienia oraz wygłaszając orędzie do narodu po tej niedoszłej próbie zamachu stanu, stwierdzając, że w Rosji sytuacja jest normalna, cokolwiek miałoby to znaczyć, oraz dziękując za rzekomą jedność narodu, dzięki której zdrajca i jego ludzie zostali powstrzymani. Każdy Rosjanin będzie w stanie rozróżnić patriotę od śmiecia i zdrajcy i po prostu wypluć go jak muchę. To dla mnie w tej szopce kolejny raz udowodnił, że pamięć ma dobrą, ale wyjątkowo krótką, jak większość polityków, i pewnie właśnie dlatego zapomniał, że w rzeczywistości zarówno Jewgenij Prigożyn, jak i prywatna grupa zbrojna określana tajną armią lub armią cieni, jeszcze niedawno przez wielu ekspertów uznawana za prywatne psy wojny prezydenta Rosji. Prigożyn był takim człowiekiem, kryminalistą od brudnej roboty, właściciel farmy troli. Wykonując dla niego bez wahania czarną robotę wszędzie tam, gdzie tylko tego chciał. To nie są siły wojskowe i nie biorą udziału w działaniach wojennych. Ostro mu teraz namieszała w jego szykach, a ponieważ wiem, że są pewnie wśród nas tacy, którzy doszukują się w tej sprawie drugiego dna, to właśnie dlatego w dzisiejszym materiale dokonamy możliwie wnikliwej analizy dotyczącej owych mocno zaskakujących wydarzeń, odpowiadając tym samym na najistotniejsze pytania dotyczące tego niecodziennego przedstawienia. Zanim jednak rozpoczniemy dzisiejszy materiał, chciałem wam gorąco podziękować za łapki w górę, suby i za to, że jesteście. To wasze zaangażowanie motywuje nas do dalszej, intensywnej pracy, za co niezmiernie dziękujemy. A teraz rozsiądźcie się wygodnie, bo ruszamy z dzisiejszym filmem. By przeanalizować tą niecodzienną sytuację, która miała miejsce w ostatnich dniach, nie sposób pominąć kwestii, skąd wzięła się i dlaczego grupa Wagnera, kierowana przez Prigożyna, była aż tak ważna dla Władimira Putina. Otóż jak wspomniałem, wielu ekspertów często określało najemników mianem prywatnej armii prezydenta Rosji, której członkowie praktycznie bez mrugnięcia okiem wykonywali polecenia swojego mocodawcy. Oczywiście ogromną rolę w zarządzaniu tymi jednostkami miał Jewgenij Prigożyn. Były przestępca po kilkuletniej odsiadce w rosyjskim więzieniu, który z biegiem lat stał się znanym moskiewskim restauratorem, określanym w dużym uproszczeniu kucharzem Putina. Ze względu na swoją działalność cateringową i kontrakty zawarte z rządem, nawiązał on bliskie relacje z samym Władimirem Putinem. I to do tego stopnia, że w pewnym momencie był uznawany za jednego z jego najbliższych współpracowników, jako oligarcha odpowiedzialny za fabryki troli oraz grupę Wagnera, korzeni której można się doszukać w firmie pod nazwą Antiterror Orieł i Korpusie Słowiańskim. Co ciekawe, firmę Slavonic Corpus Ltd. założono w Hongkongu, choć tak naprawdę kluczowe decyzje jej dotyczące zapadały w Sankt Petersburgu i Moskwie, a potem w Syrii. Oficjalnie działalność ta miała się opierać na ochronie miejsc wydobycia ropy naftowej w Syrii, a de facto najemnicy brali również udział w zbrojnych potyczkach. Grupą składającą się z około 300 osób, w większości byłych żołnierzy sowieckiej armii. 56-letni Marat Gabidullin przez całe życie miał do czynienia z bronią. Najpierw służył w armii radzieckiej.
To medal za zwycięstwo nad ISIS. Kumpel mnie wciągnął. Powiedział, znam wymarzoną firmę dla ciebie. Odbyłeś szkolenie wojskowe, szukają takich jak ty. Lub funkcjonariuszy służb dowodził niejaki Dmitrij Utkin, pseudonim operacyjny Wagner, znany ze swoich niemieckich lub bardziej faszystowskich upodobań. Jego ksywa pochodzi ponoć od nazwiska ulubionego kompozytora Adolfa Hitlera, czyli Wagnera. Biorąc pod uwagę brak zahamowań moralnych i fakt, że dla najemników liczyły się tylko pieniądze, oczywiście najważniejsze były pieniądze. Dobrze zarabialiśmy jak na rosyjskie standardy. 80 tysięcy rubli za miesiąc w obozie szkoleniowym. A za planowe wyjazdy od 120 do 150 tysięcy. Sprawiało to, że ci ludzie na usługach Putina i jego świty byli doskonałym narzędziem do realizacji najczarniejszej roboty. Idealnie na przykład realizując w 2014 roku swoje zadania jako zielone ludziki w ukraińskim Donbasie i na Krymie. Tajemnicą Poliszynela było i jest, że Władimir Putin musiał wydać aprobatę na utworzenie tych jednostek zbrojnych i najprawdopodobniej czerpał wymierne zyski finansowe z ich działalności. Tym bardziej, że w 2016 roku Dmitrij Utkin wraz z innymi najemnikami z grupy Wagnera spotkał się z rosyjskim prezydentem na Kremlu przy okazji obchodów Dnia Bohaterów Ojczyzny. Dostał nawet medal za swoje zasługi, co tym bardziej dawało do myślenia, ponieważ zgodnie z obowiązującym w Federacji Rosyjskiej prawem, działalność firm werbujących najemników była zabroniona. Natomiast za udział w konflikcie na rzecz innego kraju groziła kara 7 lat łagrów, a za werbunek można było otrzymać nawet 15 lat za kratami. Oczywiście grupa Wagnera z biegiem lat rosła w siłę nie tylko sprzętowo. Osiągając w pewnym momencie zasoby ludzkie, najlepiej wyszkolonych i doświadczonych najemników, szacowanych na liczbę około 6 tysięcy, lecz u szczytu swojej potęgi, czyli wiosną 2023 roku, amerykański wywiad uważał, iż liczba podległych Prigożynowi osób miała wynosić nawet 50 tysięcy, z czego wspomniane 6 tysięcy stanowiło profesjonalną podstawę, a pozostała część sił najemniczych to byli więźniowie, z których większość trafiała jako mięso armatnie na Ukrainę. Lecz niektóre dobrze wyszkolone jednostki były rozsiane w różnych częściach świata. Otóż okazuje się, że udzielane przez grupę Wagnera Moskwie od 2014 roku wsparcie na Ukrainie lub w Syrii nie było jedynym, ponieważ grupa działała jak typowa korporacja najemnicza o charakterze militarnym, oferując usługi bezpieczeństwa wielu słabym i rozdartym wojną krajom Afryki i Bliskiego Wschodu. Natomiast firmy rzekomo powiązane z Prigożynem wygenerowały minimum 250 milionów dolarów z zasobów naturalnych i to zaledwie w ciągu 4 lat przed inwazją Rosji na Ukrainę, o czym informował Financial Times. Według licznych dziennikarskich śledztw, Wagnerowcy w cudzysłowie pomagali również sprzymierzonemu z Rosją prezydentowi Basharowi al-Asadowi w ekstremacji lub torturowaniu ludności rzekomo powiązanej z grupami rebeliantów lub państwem islamskim, w zamian za co firmom naftowym powiązanym z Prigożynem, takim jak Europolis, zaoferowano 25% udziału w zyskach spółek naftowych i gazowych, które grupa ta odbiła z rąk bojowników państwa islamskiego. Czemu oczywiście rosyjskie władze przy każdej możliwej okazji zaprzeczały, ale nie przeszkodziło im to w 2018 roku, by ich rodzimy parlament rozpoczął pracę nad ustawą regulującą działanie prywatnych firm wojskowych, co zresztą nastąpiło po tym, jak Amerykanie przeprowadzili bombardowania pozycji sił Wagnera w Syrii, podczas którego zginęła spora część najemników. Nie zmienia to również faktu, że Europolis tylko w 2020 roku wygenerowało prawie 100 milionów dolarów zysku ze sprzedaży spół naftowych odebranych ISIS podczas wojny domowej w Syrii, nawet pomimo sankcji nałożonych wiele lat wcześniej przez amerykański rząd na firmę Prigożyna. Brnąc dalej w interesy Wagnerowców lub bardziej ich szefa, to w zamian za zapewnienie swoich usług militarnych w Republice Środkowoafrykańskiej firmy z nim powiązane podobno utrzymują znaczną kontrolę nad wydobyciem złota i diamentów w kraju, a także prawami do lasów. Chociaż szacunki są różne, jedno wydaje się być niemal pewne.
że dochody spływające do rąk Prigożyna i zapewne samego Putina są naprawdę lukratywne, tym bardziej, że we wspomnianej Republice Środkowoafrykańskiej zyski firm powiązanych z grupą Wagnera, zarówno te pochodzące z branży wydobywczej, w tym kopalni złota oraz z wycinki lasów, mogą sięgać kilku miliardów dolarów. Jak więc sami możecie zauważyć, oddziały najemników werbowane i zarządzane przez kucharza Putina raczej nie mogły narzekać na brak możliwości finansowania. A jednak sam Prigożyn wciąż narzekał, szczególnie ostatnimi czasy, że rosyjska generalicja ogranicza jego oddziałom dostęp do broni. A teraz polityczne credo. Kocham swoją ojczyznę, służę Putinowi. Szojgu jest bezużyteczny. Będziemy walczyć dalej. To wszystko. To wszystko może świadczyć o tym, że Jewgeni, dostając w swoje ręce władzę i ogromne pieniądze, stał się najprawdopodobniej klasycznym przypadkiem faceta, któremu woda sodowa uderzyła do głowy. Choć prawdopodobna wydaje się także wersja, iż ktoś, a kto możemy się tylko domyślać, pobierał dla siebie lwią część z tych zysków. Z Ministerstwa Obrony, z naszego budżetu, w pełni sfinansowaliśmy tę grupę. Od maja 2022 roku do maja 2023 wyłącznie państwo poświęciło 86 miliardów 262 miliony rubli, czyli miliard dolarów. Jak wiadomo, Prigożyn do świętych nie należał. Po epizodzie przestępczym zajął się branżą gastronomiczną, a następnie zagranicznymi kontraktami najemniczymi i prawami do zasobów naturalnych, przez co podmioty gospodarcze powiązane z jego osobą czerpały i wciąż czerpią ogromne środki finansowe z zawyżonych rosyjskich kontraktów rządowych, o czym można było się zresztą dowiedzieć na przykład z raportu brytyjskiego rządu. A akurat ten kraj rosyjscy oligarchowie szczególnie nie upodobali sobie do inwestycji w nieruchomości i prania swoich często niezbyt uczciwie zarobionych pieniędzy. Firmy kierowane przez Prigożyna otrzymały również co najmniej 3 miliardy dolarów w latach 2011-2019 w rosyjskich kontraktach rządowych, które dotyczyły usług gastronomicznych i zapewne działalności związanej z farmami troli. Jak więc możemy zaobserwować, wachlarz usług zaufanego do niedawna współpracownika Putina był wyjątkowo szeroki. Natomiast te bliskie kontakty z prezydentem Rosji i najwyraźniej duże zaufanie, jakim go obdarzył, sprawiły, że szef Wagnerowców poczuł się na tyle pewnie, iż coraz częściej powodowało to liczne konflikty pomiędzy nim a rosyjską armią, a dokładniej jej dowództwem. Zalecam elicie Federacji Rosyjskiej, wysukinsyny, zbierzcie swoje dzieci. Wyślijcie je na wojnę, kiedy przyjdziecie na pogrzeb i zaczniecie je grzebać. Ludzie powiedzą: teraz wszystko jest sprawiedliwe. Nie ma opcji na powrót do więzienia. Ci, którzy dotrą na front, a potem zmienią zdanie, zostaną uznani za dezerterów i odesłani na rozstrzelanie. Te trwające od miesięcy wewnętrzne napięcia między Prigożynem a rosyjską generalicją narastały, w związku z czym regularnie oskarżał on Szojgu i Gierasimowa jako głównych winowajców niepowodzeń podczas prowadzonych na Ukrainie walk. Z czym kompletnie się nie krył, dając temu bardzo często wyraz w swoich medialnych wypowiedziach kierowanych pod adresem dowództwa rosyjskiej armii. Oficjalnie oskarżał on także obu generałów o blokowanie jego próśb o amunicję, w wyniku czego obwiniał ich o to, że jego bojownicy ginęli dosłownie całymi stosami na Ukrainie. To są chaotyczne sceny udostępnione przez grupę najemniczą. Mówią, że to ich leśne obozowisko. Czara goryczy najwyraźniej przelała się ostatnio po tym, jak podlegli mu ludzie zostali kilka razy zaatakowani przez regularne wojsko rosyjskie. Prawdopodobnie brak reakcji ze strony samego Władimira Putina lub domniemanie, iż wyraził on na to zgodę, aby pozbyć się niewygodnych, ocalałych po walkach więźniów, którzy mogą stanowić dla Rosji nie lada problem, sprawiło, że Prigożyn sprowokowany posunął się do ostateczności, ryzykując całkiem sporo, nawet z uwagi na to, jak kończą zazwyczaj ci, którzy postawią się Władimirowi Putinowi. Widzieli, że nie byliśmy zniszczeni, więc rozpoczęli na nas atak. Na nasz obóz. Ogromna ilość wojowników została zabita. Nasi komraci w armii. Podejmiemy decyzję, jak odpowiedzieć na to okrucieństwo. Następny ruch jest nasz.
Czy to było wypowiedzenie wojny? Możemy jedynie domniemywać, że Prigożyna albo poniosły nerwy po przeprowadzonym rosyjskim ostrzale rakietowym na obóz jego najemników, albo zbierająca się w nim od miesięcy niechęć do dowodzących armią. Widzimy tutaj zniszczony bunkier, mnóstwo strasznych obrazów, pełno zwłok i porozczłonkowanych ciał. Ministerstwo Obrony twierdzi, że nie ma z tym nic wspólnego, ale dowódca grupy Wagnera pragnie zemsty. W konsekwencji spowodowała, iż podjął on decyzję o poprowadzeniu grupy Wagnera do zbrojnej rebelii i przeprowadzeniu marszu na Moskwę. Совет командиров ЧВК Вагнер принял решение. Ludzie dowódcy Wagnera zdecydowali, że zło dowództwa militarnego naszego kraju musi zostać zatrzymane. Rozprawimy się z tymi, którzy wyniszczają rosyjskich żołnierzy i wrócimy na front. Podległe mu oddziały wspierające rosyjską armię w walkach na Ukrainie. Przyszliśmy tutaj, bo chcemy spotkać się z szefem oddziału generalnego i Szojgu. Będziemy blokować miasto, dopóki się tu nie pokażą. Najpierw przejęły kontrolę nad obiektami wojskowymi w rosyjskich miastach w Woronerzu i Rostowie. Przyszli, zdobyli władzę w mieście poprzez okupację budynków, rozłożyli swoje oddziały na południowym federalnym dystrykcie. A następnie bojownicy zaczęli przemieszczać się w kierunku Moskwy. Ci ludzie tak po prostu wzięli i rozwalili cały autobus, a ty nawet nie zdawałeś sobie z tego sprawy. Ci ludzie weszli w środek miasta bez oddania jednego strzału, pomimo że całe te opancerzone czołgi mogły to zrobić. Biją samolotami i wiertolotami po kolonnom, gdzie idzie mirniak. Samoloty i helikoptery, które strzelają do zbliżających się najemników, zostają zestrzelone. W ich stronę wysłano uzbrojone wojskowe samoloty i helikoptery, które zaczęły ich ostrzeliwać, ale Wagnerowcy nie pozostawali dłużni, odpowiadając ogniem. Zaprawione w bojach oddziały zaledwie w jeden dzień przemierzyły drogę z Donbasu do miejscowości niewiele oddalonej od rosyjskiej stolicy. W niektórych miejscach zaczęto nawet rozkopywać drogi prowadzące do Moskwy, a na część tamtejszych mieszkańców padł blady strach. Do tego stopnia, że nie mogli uwierzyć w to, co się dzieje. Co się stanie potem? Nie do końca wiemy, to wszystko jest tak absurdalne. Niektórzy straszą innych, panika absolutna. Zresztą, co tu dużo gadać? Również w światowych mediach przecierano oczy ze zdumienia, zastanawiając się, czy za moment nie dojdzie do przewrotu zbrojnego na Kremlu. But we begin our report with the rebellion that wasn't in Russia. Or was it a rebellion? It's often difficult to discern what's fact and what's fiction in the news out of Russia, and that was especially true this weekend. I kiedy wydawało się, że oprawcy sił najemniczych, przesuwając się niemal bez żadnego oporu w stronę stolicy, za chwilę zrobią porządek z putinowskim reżimem i jego przedstawicielami, ku uciesze części zawiedzionego wojną rosyjskiego społeczeństwa i pewnie niemałej satysfakcji świata zachodniego, nagle w odległości około 200 km od Moskwy wszystko się zatrzymało. Jak później się okazało, za sprawą Aleksandra Łukaszenki jako mediatora Prigożyn i Putin doszli do porozumienia. Zgodnie z warunkami zawartej umowy Prigożyn miał w ciągu 24 godzin opuścić Rosję i przenieść się na Białoruś. To będzie lично z Prigożynem. Główne dzieło było przekreślone w odnoszeniu i sam on idzie. Jak poinformował rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Dodatkowo ponoć nikt, kto brał udział w zbrojnej rebelii, miał nie zostać postawiony w stan oskarżenia. W subiektywnym odczuciu i tak sądzę, że nawet jeśli Prigożyna poniosła przesadna fantazja i wiara w swoją siłę oraz potęgę mediów, których wciąż aktywnie się udzielał, to sądzę również, że w rzeczywistości liczył, iż część z oddziałów wojska przyłączy się do jego rebelii. Gdy jednak okazało się, że poza przejawami pewnego rodzaju sympatii ze strony społeczeństwa, nikt przesadnie nie brnie w jego retorykę, stało się to dla niego pewnego rodzaju kubłem zimnej wody na głowę. W lutym nie stało się nic niezwykłego, ale Ministerstwo Obrony usiłowało oszukać ludzi. Oszukać prezydenta, mówili, że na Ukrainie panowała ogromna agresja w tej konkretnej części, że chciała nas zaatakować wraz z NATO. Wojna nie była potrzebna do powrotu naszych mieszkańców. Nie była też potrzebna, by zdemilitaryzować bądź zdenazyfikować Ukrainę.
Cała ta sytuacja, jaka wydarzyła się w Federacji Rosyjskiej, jest co najmniej dziwna. Teoretycznie potencjalne zagrożenie dla Putina już się skończyło, a on pozornie znowu pokazał społeczeństwu, że uratował Moskwę i naród rosyjski przed bratobójczym rozlewem krwi. Tylko czy aby na pewno, bo wydaje mi się, że ten krótkotrwały bunt rosyjskiego oligarchy Jewginija Prigożyna i jego grupy najemników Wagnera pokazuje prawdziwe problemy w Rosji i stanowi wbrew pozorom poważne zagrożenie dla przyszłości rosyjskiego prezydenta Władimira Putina. Sam fakt, że Rosjanie śmieją się z własnej władzy, iż jedyne co potrafi w przypadku ewentualnego ataku na Moskwę, to pozostać niemal bierną, podrywając do walki kilka samolotów i helikopterów, które i tak nie są w stanie zatrzymać oddziałów ze sporym doświadczeniem bojowym, oraz by w akcie desperacji rozkopywać drogi prowadzące do stolicy, świadczy o swoistej porażce kremlowskiej wierchuszki, kompromitującej się coraz bardziej w oczach nie tylko własnego społeczeństwa, ale i na arenie międzynarodowej. Podsumowując dzisiejszy materiał, wcale nie jestem pewien, czy to, co dotychczas widzieliśmy, jest ostatnim aktem tej sztuki, nazwijmy ją rebelią Wagnera. Bo szczerze mówiąc, nie do końca chce mi się osobiście wierzyć w to, żeby tak szybko Prigożyn dał za wygraną, a jeszcze bardziej nie chce mi się wierzyć w to, iż Putin, jeśli faktycznie było to zbrojne wystąpienie Wagnerowców przeciwko Kremlowi, puści to w zapomnienie. A może to przedstawienie wciąż trwa i nie widzieliśmy jeszcze ostatniego aktu? Bo na przykład Putin koniecznie chce się pozbyć zarówno części grupy Wagnera, mam tu na myśli tych szczególnie niebezpiecznych, i rosnącego w siłę Prigożyna, oraz przy okazji tych ostatnich zajść mieć doskonały pretekst do zdymisjonowania Siergieja Szojgu. W ten sposób ubiegłby dwie pieczenie na jednym ogniu. Kończąc dzisiejsze rozważania, wciąż jednak nasuwa mi się jedno pytanie. Czy to Putin opieka innych, czy może już inni zaczęli opiekać samego Putina? Skoro i tak FSB ponoć wszczęło przeciwko Prigożynowi śledztwo, zarzucając mu zdradę. Z pewnością czas pokaże. I to niedługo. Tyle na dziś i bardzo dziękuję Wam za uwagę. Cześć, do następnego materiału.